W momencie, gdy jednostki Straży Pożarnej z Pucka dotarły na miejsce, ten chłopiec już był wydobywany. Czyli można powiedzieć, że cała akcja, cała nagroda za tą akcję powinna spłynąć na strażaków z Krokowej i z Karlikowa. Dzisiaj chcemy podziękować szczególnie dwóm jednostkom z terenu gminy Krokowa, które około miesiąca temu uczestniczyły w ważnej akcji ratowniczej, która odbyła się w Lisewie. Są to dwie jednostki, tak jak powiedziałem, jednostka w Krokowej i jednostka w Karlikowie. Okazuje się, że swoimi umiejętnościami, swoim uporem, zapałem postępowały w taki sposób, że nawet zawodowa straż nie byłaby w stanie się tego wstydzić. Naprawdę zadziałali ponadprzeciętnie. Problem byłby wtedy, gdyby jednostka nie wyjechała do zdarzenia w ogóle, a czasami takie sytuacje mają miejsce. Niemniej jednak w naszym powiecie, a w gminie Krokowa nie słyszałem o takich przypadkach, żeby te wiodące jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, żeby był jakikolwiek problem. Zawsze są bardzo szybko na terenie akcji, bardzo szybko wyjeżdżają, są mobilne, doskonale wyposażone. Ja oceniam jednostki z terenu gminy Krokowa bardzo wysoko. W takiej akcji to ludzie panikują, każdy stara się szybko pomóc, no to niekoniecznie jest to dobre, bo trzeba ludzi ustawić, powiedzmy tu jeden, tu. Bardzo dobrze, że ochotnicy z Karlikowa, Krokowej było nas tak dużo, było ponad 10 osób, także mogliśmy się zmieniać i prowadzić tą akcję wspólnie i jesteśmy z tego powodu zadowoleni, że udało się pomóc uratować tego małego chłopca.